Siemanko, witamy Was serdecznie, zgodnie z zapowiedzią w nowym filmiku i na nowej wodzie, przynajmniej dla mnie. Jesteśmy na łowisku Bielawa, tak to się nazywa? Perła Mazowsza, Bielawa. No i powiem Wam, że pierwsze spojrzenie na zbiornik i wygląda naprawdę ciekawie. Jest taka trochę dzika woda, raczej pozytywne pierwsze wrażenie. Darek już w zasadzie chwilę po rozpakowaniu miał fajną rolkę, zacięliśmy rybkę, ale niestety spinka. Kolega Jacek, który też jest, może powiem od początku, mamy trzy stanowiska obok siebie. Tak. Darek ma jedynkę, ja mam dwójkę i kolega Jacek ma trójeczkę. Także tak się trafiło, że mamy trzy miejscówki obok siebie, więc każdy będzie mógł sobie pomóc. No to będzie fajna współpraca. Jacek już zresztą wyciągnął dwie rybki, to miał brać 4,5 kilo i 10,5 kilo. Także... Ale pierwszy rozłożył wędki, no to okay, miał... zaliczamy faktycznie, mu. Faktycznie. No tak z godzinkę wcześniej przed nami już rozłożył wędki. Ja mówię, ja miałem właśnie niedawno, dosłownie przed kręceniem tego filmu, bo tam podjechałem samochodem, bo Jackowi padł samochód, żeby mu użyczyć kabelków i akumulatora. I nagle kurna rola, Janusz krzycze szybko, żeby podbiegł. Janusz podbiegł, podniósł po prostu wędkę. Ja podleciałem, przejąłem wędkę i tylko poczułem ją chwilę na kiju i się niestety spięła. No, ale już coś się dzieje, także... Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Myślę, że uda nam się fajnie połapać. Zrobiliśmy mały research. Jak zwykle przed przyjazdem na jakąkolwiek wodę, na której nie byliśmy. No i chłopaki z trotki polecili nam, żeby nie walić tak ślepo na drugi brzeg, na tym łowisku, jak często tutaj właśnie ludzie popełniają ten błąd. Warto się skupić na tych przybrzeżnych partiach. No i ja się na razie słucham tych rad. Obstawiłem trzy wędki. Wszystkie są dosłownie maksymalnie około 5 metrów od brzegu. Także obstawiamy linię brzegową. No i co? Chyba kończymy i widzimy się następnym razem przy rybce. Dokładnie, no, przy następnej rybce. No, początek jest, no nie, także jest ok. Mówię, ja też tutaj już nie pierwszy raz jestem. Też obstawiam głównie brzegi, no nie, łapiemy. Trzecia wędka zawsze leci na środek. Także no, zobaczymy, co będzie. No, miejmy nadzieję, jesteśmy dobrej myśli, no nie. I standardowo ryba nie daj się. No, nie. Widzimy się przy rybce. Widzimy się przy rybce.
Słuchajcie, mamy godzinę 6:10. Przez noc w zasadzie rybki nie dały mi pospać, ale niestety wielkość ich nie jest fenomenalna. Takie kroczki się łapią. Późnym wieczorem złapaliśmy amura, potem drugiego, potem trzeciego. Wszystkie w zasadzie o podobnej wadze, około 5 kg. Potem parę takich kroczków jak ten, no może trochę większych, bo ten jest wyjątkowo mały. I największa rybka trafiła się około 4 rano, 12:100. Ostatni luk i wypuszczamy tego szkraba. Jezu, jak nas łoją amurki takie. Drugie podebranie. Dobra. Ciekawe, czy to się nagrało. Słuchajcie, w związku z tym, że aktywność ryb jest aktualnie dosyć znikoma, to powiem wam, w których miejscach aktualnie obstawiam wędki, gdzie rzucam. Tak, pierwsza wędeczka leci pod krzaczek, tutaj niedaleko kaczuchy. Dosłownie, teraz może uda mi się palcem pokazać. O, tutaj pierwszy zestawik. No niestety ta miejscówka jeszcze nie przyniosła mi nawet brania, więc bardzo możliwe, że z niej zrezygnuję. Druga wędeczka, czyli zielona, wędruje
tutaj mniej więcej w tym miejscu. No i ta miejscówka przyniosła zdecydowanie najwięcej brań, bo chyba 4 czy 5 odjazdów z tego właśnie miejsca. No i trzecia wędeczka, czerwona, była rzucona przez noc tutaj po prawej stronie, jakieś 15 metrów od linii brzegowej, niedaleko. No ale dupy nie urywa, z tego miejsca w zasadzie chyba były dwa brania. Także tak, zdecydowanie najlepsze, pierwsze miejsce zielona, drugie miejsce czerwona, no i trzecie niebieska, z której jeszcze nic nie pojechało. Zrobiliśmy małe sondowanie dna, no ale tak naprawdę nie ma tutaj nic specjalnego, nie znalazłem żadnych górek, żadnych dołków. Tutaj przy brzegu dominuje głębokość 0,8-0,9, tutaj w tym miejscu dochodzi do 1,1, no a na środku wody jest 1,6 mniej więcej, 1,7 metra, no i schodzi to do brzegu stopniowo. Największy jest taki blacik 1,5 metra, myślę, że się ciągnie około 6-7 metrów. No potem spada 1,4, 1,3, 1,2, 1,1 metr, 0,9, 0,8 i tutaj dominuje też przy brzegu ta głębokość 0,8. Także nic, czekamy. Może coś pozmieniamy. Spróbuję pozmieniać miejscówkę, szczególnie tą gdzie mamy zarzuconą, gdzie mam zarzuconą niebieską wędkę. No i czekamy na rybkę. Słuchajcie, chyba zlokalizowałem rybki. Rzucam cały czas ten sam punkt, który pokazywałem wam przed chwilą. Zielona wędka kolejny raz. Tuż za drzewkiem. 10 minut i kolejna rolka. Także to będzie nasza bankówka. Będziemy ją obstawiać i nęcić w tym miejscu. No i mam nadzieję, że jakiś koń pojawi się w końcu na macie, bo na razie same gluty. No oprócz tego karpia 12-100. O! To też czuję raczej, że nie jest jakiś olbrzym. Ale zobaczymy. One potrafią ładnie oszukać. Idę po podbieraczek. Opa! O, już przy brzegu. Ale mały też nie jest. Ono tu. Patrz, spina. Nie, wpłynął. Wpłynął do podbieraka, nie? Ja pierdzielę. Słuchajcie, no nie. Czekaj, aż sprawdzę. No jest. No nie mogę. Miałem spinkę tuż przed wpuszczeniem ryby do podbieraka. Spinka. Szybko zrobiłem taki ruch jeszcze podbierający rybę jedną ręką. Cyk i siedzi. A byłem przekonany, że popłynął w drugą stronę. Widocznie centralnie wślizgnął się w nasz podbierak. Mamy go. A taki nawet nie brzydki, jak na... porównując do tych ryb, które łowiliśmy wcześniej. O kurde. Niebrzydki. Słuchajcie, no. Ryba złowiona na totalnym farcie. Spinka i prosto do podbieraka. No nareszcie coś takiego ładniejszego. Jezu kochany. Uspokój się chłopie. Zaraz wracasz do wody. Ale nabity. Uff. Tak jak lubię. Ładna rybka, naprawdę mi się podoba. Dobra, spróbujmy go podrzucić. Taki gagatek. Nie odpuszczę ci, musisz się pokazać.
super. Myślę, że rybka może ważyć około 11 kg, ale to już zważymy. Sprawdzimy, jaka jest jej dokładna waga. Pokusił się na orzeszka, dwa orzeszki tygrysie. 10 minut temu była poprzednia rybka, ale sporo mniejsza od tej. Z tej samej miejscówki, zielona wędka tuż za drzewkiem. Jest, fajnie. A takiego tła by się nawet sam Van Gogh nie powstydził. W słoneczniczkach go złapaliśmy. Naprawdę ładna sztuka. Podobno PB Perła Mazowszy. Nie no, żartuję. Chyba wiecie, jakie karpie lubię najbardziej. Krótkie i piłka na dole. Jaki przepiękny ogon, ogromny. Zaraz się uwolnimy. Spoko, kolego. Nie podoba mu się na brzegu. Nie podoba, zaraz wraca do wody. Pokaż się tylko, gałganie, i zaraz wrócisz. O! No super. Po tych glutkach po prostu taka ryba smakuje genialnie. Jestem bardzo zadowolony z tej ryby. Może to nie był hol tak trudny jak tych ryb, które holowałem w nocy, no ale przynajmniej udało się go wyciągnąć na brzeg, położyć na macie. Super. Zaraz ważymy rybkę. Myślę, że może mieć około 12-13 kg. Idziemy to sprawdzić. No, super. Jest. The spirit of things. We lose our sight when we put our trust in things of this material world. The things that fade away. But we keep coming back. Keep coming back. Keep coming back. Keep coming back. Things we know.
Mamy Big Fisha. Martyna właśnie zacięła taką rybkę. A ja zawsze chciałem pozować nie swoją rybą, więc... Zawsze marzyłem o czymś takim, więc proszę bardzo. Nie ja ją złowiłem. Akurat byłem u Darka, nie wziąłem centralki, nic nie słyszałem. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tutaj niedaleko jest wake. Muzyczka, głośno. Mimo, że jedno stanowisko dalej, to nic nie słychać. Przeszedłem o Martyna z rybą. Proszę bardzo, taki gagatek właśnie. No ciężko nam się przebić przez te małe glutki. Ale co się dzieje? Także to na duży plus. Słuchajcie, tradycyjnie dochodzimy do końcóweczki naszej zasiadki. No i czas na małe podsumowanko. No ja generalnie tak naprawdę jestem tutaj pierwszy raz i jestem happy. Złowiłem, w zasadzie mogę powiedzieć, że złowiliśmy około 15 sztuk, wyciągnęliśmy. W zasadzie, znaczy każdy z nas. Tak, każdy z nas po 15 sztuk. Mimo wszystko wydaje mi się, że Darek miał ciut lepszy kontakt z rybą niż ja. Ja trochę tych brań miałem mniej. Ale wagowo w zasadzie skończyliśmy podobnie, no bo zarówno ja, jak i Darek, największe ryby złapane na tej zasiadce ważyły 12 kg. No ja miałem dość dużo spinek, myślę, że około 6-7 ryb spiąłem, z czego dwóch żałuję strasznie, no bo były fajne sztuki. No ale bywa, ryba też musi czasem wygrać. Co więcej możemy powiedzieć jeszcze? A, ja mogę jeszcze powiedzieć Wam, gdzie te rybki, skąd te rybki głównie brały, przynajmniej mi. Na dwójeczce, na stanowisku numer 2, prawa strona, zupełne zero, nie mogłem tam zlokalizować ryby w ogóle. Miałem chyba jedną rybkę amura jakiegoś chyba, który przepływał i przypadkowo skubnął i natknął się na mój haczyk. Natomiast lewa strona, nie przy samym drzewku tutaj, które zwisa nad wodę, tylko ciutkę dalej, myślę, że to były rzuty na 10 metrów. To myślę, że max. 10, 12, no dobra, 12 metrów od linii brzegowej to jest absolutne maksimum. Znaczy od linii brzegowej. Od linii brzegowej. Bo drzewka to tam było ze 4-5 metrów góra. No faktycznie, nie? Za bardzo skrótowo powiedziałem. No, no tak. Ale w zasadzie również ty też miałeś 3/4, może nawet więcej ryb właśnie. Znaczy ja praktycznie no wszystkie ryby, no poza nie wiem, tam chyba jedną czy dwoma, już nie pamiętam. To miałem właśnie znowu na jedynce stałem i tylko prawa strona działała. Po lewej stronie jest taki słup od wake'a. Pomiędzy słupem a brzegiem próbowałem, kompletnie nic. Za słupem kompletnie nic. Dopiero, mówię, dzisiaj rano właśnie rzuciłem. Jest taki sznurek oddzielający z chorągiewkami. To chyba na 9, z tego co pamiętam, na 8-9 chorągiewka. Także dosyć daleko tam od tego słupa rzuciłem. No i praktycznie zaraz było branie reszcza. Nie wiem, 15-10 minut minęło, leszcz wpadł. Kolejna rola, no. Zmieniam, rzucam i od razu właśnie wpadła ta 12, no nie? No i później już jakieś tam cisza. Nie miałem jeszcze, na tych orzeszku jeszcze coś miałem tam, już tak, nie pamiętam. Ale jak, że tak powiem, miałeś branie leszcza na kulkę, przyszedłeś do mnie z powrotem po zarzuceniu następnym razem. I od razu branie. I znowu było takie pik-pik. No, ale a, tak, chodzi tak. O to, że wędka spadła ci no z podwórki. No właśnie, mi wędka, bo on szarpnął porządnie, spadła mi z podwórki i tu siedziałem. Nie śpieszyłeś się za bardzo. Się nie śpieszyłem, no bo mówię, pewnie leszczyk piknął raz. I dopiero patrzę, kurczę, podchodzę do wędki, a tu ze 100 metrów wyciągnięte żyły. No i wędka na szczęście tylnią częścią na podpórce, dolną na trawce i się wysnuwała. No. Nie, faktycznie daleko pojechał no, kurna, naprawdę. No mówię, 100 metrów to spoko wyjechał mi.
No i co? I w zasadzie ogólnie tak naprawdę mi osobiście zbiornik się bardzo podoba. Jest taka troszeczkę dzika woda tak naprawdę. Jest taki klimacik, to wszystko jest jeszcze takie nieuporządkowane. Nawet same stanowiska, no nie, tak. Też to dojście do wody też jest takie trochę, no wszystko takie rzeczywiście taka trochę dziczyzna. Nie jest to taka typowa wanna z karpiami, tylko po prostu już trzeba no pobawić się, poszukać tej ryby. No, tym bardziej, że dużo strasznie wpada, no nie wspominaliśmy o tym, tych kroczków malutkich. Oj, bardzo, to także, bardzo. No, na te, bo tak mówię, no określiliśmy 15, bo nie pamiętamy już, tak powiem szczerze, czy to było 14, 12 czy 17 tak, tych no, ryb. Ciężko ocenić. Nikt z nas nie pamięta dokładnie, tak około 15 no, tak, tych ryb. No i z czego no nawet nie wiem, czy nie większa połowa to... Ja myślę, że większa. Większa, no nie? Bo większa. Te większe ryby to tam może było ich 4. Dokładnie, 5. Ja pamiętam 4 u siebie właśnie. No było ja tam. Też takie tam około dychy, czy powyżej dychy, no to tam góra 4 ryby. Mhm. Także tutaj niestety. No nie udało się nam bikamura złapać, ja złapałem. Byłeś blisko. 86 centymetrów, ale z tego co wiem, to ten rekord właśnie jest 86 już, więc nie będę trzecim w kolejce do nagrody. Bez sensu. Więc go nawet nie robiliśmy zdjęcia, tylko go zmierzyłem, 86 puściłem do wody. No tak, bo to była noc też, tak? Noc była późno, także druga chyba w nocy, czy coś takiego on wziął, mm-hmm. także. Ale nie, ogólnie jesteśmy raczej tak zadowoleni, prawda? Połapaliśmy. Jest fajna, wiesz, no blisko Warszawy, właściciele okej, w porządku są, także no dbają o tą wodę. Ryba wiemy, że jest większa na pewno, no bo są inne osoby, które tej łapały i łapali te większe ryby, tak? No, nam się akurat nie udało, skończyliśmy na 12 kilo. Ale jaki był smak po tej 12, no właśnie, jak no. Ciągnęliśmy te trójki, czwórki, piątki. To taka 12 to po prostu jak plus 20 smakowało. No. Ale te kroczki też fajne robiły odjazdy, leciał. Tak, no szaleją nieziemsko jak po prostu. Jak głupie, no fajne rolki były, naprawdę udało się parę ich zarejestrować. Także co, w zasadzie będziemy kończyć i co, jeżeli chodzi o dalsze plany, jeszcze ich nie znamy, dopiero ustalamy, więc Wam nie powiemy, co będzie dalej. No ale coś na pewno w okolicy Warszawy. Tak, no ogólnie będzie kolejna dalej się zasiadka. Na razie nie wypuszczamy. O, przepraszam, ale mamy rolkę. No i znowu ta sama, no, zielona. Musieliśmy przerwać nagranie. Przyczyny techniczne. O. No, zielona najlepiej się sprawdziła, ale zobacz jak wyjechał, jak daleko. No. No dobra, to chyba trzeba będzie wziąć wagę, czy nie? Nie. Czuję, że glutek. Ale tak właśnie piękne odjazdy tutaj. Tutaj można zaobserwować na Bielawce. Zobacz, jaki nastraszony. Ale zły. Ale zły. Tak samo pojechał właśnie. Taki wściekły. Zobacz, nastroszony jest non-stop. Uff. No dobra, jak taki zły, to go wypuszczamy. Niech leci do wody. Nie ważymy oczywiście około 4-5 kilo, nie? Było trochę akcji. Ogarnęliśmy rybkę. No sami widzieliście. Rolka po prostu, normalnie jak rekin by wziął po prostu. Szedł jak zły. Zanim dobiegłem do wędki, to był już prawie że na połowie zbiornika, a no ile dobiegałem? 5 sekund, 6 sekund byłem przy wędce, no. A rzucone było pod samo drzewo prawie, no za drzewo, tak jak mówiłem. Tato. Nie, no dobre 20-30 metrów zdążył wyciągnąć. Poleciał spokojnie. Grubo. Także co, w zasadzie powiedzieliśmy chyba wszystko. Jesteśmy happy, łowisko nam się podoba, na pewno tu wrócimy. Być może, znaczy podejrzewam, że tych konkretnych miejsc już nie trafimy, no bo jedynka i dwójka są to praktycznie najbardziej oblegane stanowiska na tej wodzie. Ale może się uda. Ale może się uda. Kto wie. Dokładnie. Czas pokaże. No. Darek już furkę grzeje. Odjeżdża, tak jak ja wspominałem. Jeszcze wędki w wodzie, jeszcze tam chwilkę połowimy i też się zbieramy. No jeśli coś się uda dołowić, to Wam oczywiście pokażę. No a jeśli nie, to na tym zakończymy. Dokładnie. Także do następnej zasiadki. Do następnego i... Ryba nie daj się. Ryba nie daj się. Masz. Kurde, nie spodziewałem się po prostu. Zobacz jak za koniuszek złapany. Zobacz.
Widzisz? No. Piękna ryb. O Jezu. Kurwa, zobacz jak mnie zlał. No, a mnie też. Chciałem go wypiąć. On jest za wargę delikatnie zapięty. Poszedł. No. Ładny był. Kończymy na tym. O Jezu.